trudno. Andrzej, czekaj. Masz. Nacisnąłem już do ciebie nagrywanie. Dobra. I teraz wiem, jak się już nagrywa. Jeszcze raz. Ja już nacisnę za ciebie nagrywanie. Dobra. Nic nie musisz zrobić. Musisz tylko zadawać pytania. Dobra. To powiedz, co ci YouTube zaproponował? YouTube w sumie mi tego nie proponował. To jeden z widzów napisał, że można włączyć coś takiego jak wspieranie kanału. I na czym to polega? Na tym, że będzie jakiś taki niebieski przycisk wspieranie i widzowie będą mogli dobrowolnie wspierać Jagodowy TV. Dzięki temu będę mógł na przykład, nie wiem, zainwestować w lepsze mikrofony. I coś mówiłeś o jakichś trzech poziomach. Co tam jest ciekawego? Nie, trzy to będą za dużo. YouTube w ogóle ma to rozbudowane, że podpowiada tam dużo rzeczy, na przykład, że można zrobić to na jednym poziomie, na przykład jedna opłata, nie wiem, załóżmy 4 zł. Ale z badań jakichś, które prowadził YouTube, wynika, że jak zrobisz więcej poziomów, to jest to bardziej atrakcyjne i można lepiej na tym wyjść. Bo może faktycznie będzie to jakieś bardziej atrakcyjne dla widzów, zwłaszcza, że to jest dobrowolne. Więc myślę, że dwa poziomy byłyby spoko. Nie wiem, na tym niższym poziomie publikowałbym dla widzów wspierających kanał jakieś materiały, które nie wykorzystuję w nagraniach. Nie wiem, jak siedzimy w Macu albo jak Kuba płaci za benzynę i prosi o kod Kupcio. A na tym wyższym myślę, że ciekawym rozmaiceniem byłoby, jakbym, nie wiem, na przykład często siedzę w Audi, jadę do Warszawy, nudzę się, można byłoby ten czas wykorzystać na live'y i poodpowiadać na jakieś pytania widzów. Nie, w ogóle miałeś być narratorem i zadawać pytania. No ja słucham cały czas. Jak masz jeszcze jakieś pytania, to proszę bardzo. No nie wiem, no co? No. Wspierałbyś kanał, ale, czy nie? No w sumie nie. Tak, tylko jakby było więcej tych poziomów. A nie, jakie są poziomy tak ogólnie? Bo coś mówiłeś ostatnio o nich. No myśleliśmy z Kubą nad nazwą tych poziomów, bo tam musisz wymyślić nazwę, opis, co to będzie, jak to mam wyglądać. Myślę, że za jakimś takim podstawowym poziomem, już go sobie nazwaliśmy z Kubą, Wolnosak, to będzie jakieś tam, nie wiem, za 4 zł, coś takiego. No i że będę publikował jakieś treści, tak jak już wspomniałem, których nie wykorzystuję do filmu. A na tym jakimś trochę wyższym poziomie, gdzie mógłbym prowadzić live'y, oczywiście na live'ach byłbym ja, nie Kupcio, żeby było jasne. Kupcia nie chce w to angażować, nie był chętny też do tego wszystkiego, że no to dużo czasu by zajmowało. Trzeba byłoby specjalnie siadać i odpowiadać, a tak to nie byłoby takie spontaniczne, to byłoby zaplanowane. A z drugiej strony jak ja jadę do Warszawy, to by był dobry sposób na spędzenie czasu dla mnie, a i poodpowiadałbym na wasze pytania. Oczywiście jakby ktoś coś pytał w kwestii Kupcia, byłbym w stanie odpowiedzieć, to też bym odpowiedział. Nie wiem, tam myślę, że można byłoby wybrać jakąś opcję, że to kosztuje, nie wiem, 14 zł. Nie pamiętam, jakie tam są progi, próg tam, YouTube tam wybiera jakieś progi. I cały hajs planujesz przeznaczyć na sprzęt, tak? Nie, no tak, generalnie pomysł jest taki, żeby takie pieniądze, które będą ze wsparcia kanału, przeznaczać na rozwój kanału, a nie na zabawę. Czyli na lepszy sprzęt do nagrywania dźwięku. Jakiś gimbal by się przydał. No na przykład, nie, to dobry pomysł. No gimbal albo w ogóle nawet inny sprzęt do nagrywania, czyli nie wiem, jakąś lustrzankę, coś takiego. No to także super. Super pomysł ogólnie. Kończąc to nagranie, które ma was zachęcić, zachęcam. Jeżeli chcecie, to wspierajcie. Jeśli nie, to przynajmniej nie hejtujcie. YouTube umożliwia takie coś. Jeżeli umożliwia, to myślę, że głupio byłoby nie skorzystać, zwłaszcza, że jest cała masa osób, która napisała w prywatnych wiadomościach, że jeśli byłaby możliwość, to by wspierała, że czekają na taką możliwość. Także zachęcam do wspierania Jagodowy TV. Na pewno będzie to kasa przeznaczona na rozwój kanału, tak żeby materiał był coraz lepszej jakości. I pozdrawiam. No to co, niech każdy zostawi łapkę w górę, zasubskrybuje twój kanał. Ja tak nigdy nie mówię. No ale musisz zacząć. Ja nie żebram o
subskrypcji. No to dobra. Ale pozdrawiam. Ja tylko chciałem dodać, że poziom podstawowy nazwałby się jak? Wolnossak. A poziom wyżej? Full boost. Full boost. Z Kubą to wymyśliliśmy.